Kolejnego punktu to jest sprawozdanie działalności Komisji Kultury i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury zebrała się 1 lipca 2013 roku w godzinie 17.30 w siedzibie Rady 11. Standardowo sprawdzenie obecności, przyjęcie protokołu, przyjęcie list, które wpłynęły do komisji i propozycje komisji dotacji ze środków projektu w 2014 roku oraz omówienie bieżących spraw. Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisja przyjęła jednogłośnie. Natomiast pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała. Ja może tutaj nie będę omawiał, bo dość dużo spraw wpłynęło, a czas widzę, że jeszcze nie wszystkośmy tutaj zrealizowali. Ale chyba najważniejsza rzecz to jest to, co komisja proponuje. Kieruje tą propozycję do zarządu odnośnie dotacji dla instytucji kultury ze środków kredytowych na 2014 rok. Proszę Państwa, przede wszystkim komisja proponuje, nie dla wszystkich, którzy się zgłaszają, ale przede wszystkim dla tych, którzy są na terenie naszej dzielnicy. Jest to Młodzieżowy Dom Kultury imienia Konstantego Ignatosa Wołczyńskiego, Dróg Kultury Jaskownica, Dróg Kultury Bola, Zespół Porfirio, który tutaj skromnie prosi tylko o 1000 zł, więc jest to niedużo, jeżeli zarząd znalazł takie środki, byłby wdzięczny. Oczywiście nasze biblioteki, filie, 4 filie, zakup książek i folii do oktawy dla biblioteki dzielnicy 11. Nagroda w dziedzinie kultury, bardzo byśmy prosili, żeby to wtrzymać. Kontynuację. Jesień Kurbanowska 2013-2014, przepraszam. Tutaj już tę poprawkę sobie wprowadzam, dlatego że jesień Kurbanowska, Szanowni Państwo, jest to największe wydarzenie nie tylko w dzielnicy 11, ale w dzielnicy Podgórze. Po prostu miasto wszystko robi centralnie, natomiast tu po kadencji, kiedy był pan prezydent Lasota, to na Wzgórzu Lasota coś się działo. W tej chwili już tylko został Kurbanowski. Z jesienią Kurbanowską i spółdzielnia mieszkaniowa zainteresowana. Oczywiście podgórskie targi rzeczy wyjątkowe, to już corocznie nam jest patronat Rady Dzielnicy 11. Też prosiliśmy o podtrzymanie. Program, który startuje, proszę, dziękuję, przepraszam, przepraszam, czarodziejskie słowa. Myślę, że ten program nabiera rozmachu, kiedy szkoły, przedszkola weszły bardzo ostro. Trzeba chyba to dalej wspierać, żeby tutaj dołączyły do nas kluby kultury, biblioteki i oczywiście wszyscy, którzy się poczuwają do tego programu. No i oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest obchodzenie jubileuszu 650-lecia Woli Lubackiej. Proszę Państwa, nasza rola w przyszłym roku ma okrągły jubileusz, taki jubileusz nie jest celowy. Też prosimy, żeby tutaj spojrzeć na ten łaskawy pochód. Natomiast odnośnie środków, to powiem to samo, co pan Kazimierz. Wiemy, że wszędzie potrzeba. My postaramy się zagłosować na tym, żeby w ogóle zostali zapewnione. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Kultury? Rozumiem, że nie.